rocznicę śmierci. Kiedy to była czytana Ewangelia o talentach o 8:37, Teresa Żylizgara odeszła z tego świata do domu Ojca. Dzisiaj dziękujemy za jej życie, za jej wielki talent i prosimy, aby Pan w swojej wielkiej miłości, miłosierdziu obdarzył ją wiecznym pokojem w domu Ojca Niebieskiego. I prosimy za nas, pielgrzymujących. Dzisiaj w sposób szczególny witam Ilonę Krzywicką, sopran, Laurę Kluwak-Sobolewską, fortepian, pana Marka Miczulskiego, impresario, przyjaciela pani profesor Żylizgary i głównego organizatora tej dzisiejszej uroczystej mszy świętej. Polećmy także intencje, które są w naszych sercach i przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, Ty masz słowa życia wiecznego, odnów nas i zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, nasz dobry pasterzu, Ty masz słowa życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty nam posyłasz Ducha Świętego, Pocieszyciela. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Najświętszemu imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela. Spraw łaskawie, abyśmy w tym życiu kosztowali słodyczy Jego przyjaźni i zostali napełnieni wieczną radością w Ojczyźnie Niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze będziemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie trzeba nam o tym mówić, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, naszego Wybawcę, od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech Izrael cieszy się swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym królem. Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Niech imię Jego czczą tańcami, niech grają Mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych. Chwała Boża niech będzie w ich ustach. To jest chwała wszystkich świętych Jego. Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje. Alleluja, alleluja, alleluja. Słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z Królestwem Niebieskim podobnie jest jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który otrzymał 2, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, żniesz tam, gdzie nie posiał i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odzyskał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, kto ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to,
to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Oto słowo Pańskie. Na chwilkę usiądźcie. Wszyscy święci w niebie wielbią Boga potężną pieśnią Alleluja. To słowo Alleluja składa się z dwóch słów. Hallel, jak nasze 100 lat. Pieśń weselna. Nikt nie siedzi i nikt nie recytuje. Wszyscy całym sercem, całą duszą z radością śpiewają. Pieśń weselna, pełna radości, pokoju, wdzięczności i chwały. I Jahwe, imię Boga. Czyli pieśń na chwałę Boga, pełna miłości, pokoju, wdzięczności, radości i wdzięczności. I potrzeba, byśmy tą pieśń nieśli w sobie, w swoim sercu, w swojej duszy, aby nasze życie było piękne, pełne pokoju, miłości, wdzięczności, radości i obfitych darów Ducha Świętego. I dzisiaj dziękujemy Bogu za to, że Teresa Żylisgara te talenty w sobie pomnażała. Tutaj przychodziła na mszę świętą, słuchała Ewangelii, słuchała kazań ojca Tomasza Rostwowskiego z tej ambony i zawsze dziwiła się, co ten ojciec mówi. Co ten ojciec mówi? Ale mówi, wszystko mi się w moim życiu sprawdziło. Te słowa przekazywane przez ojca Tomasza, tłumaczenie Ewangelii, były dla niej takim szczególnym skarbem w chwilach trudnych, zmagań. To był dla niej największy skarb, ten dar największej miłości, pokoju, światła. I ona mówiła, że to ją prowadziło, to dla niej było najważniejsze, co tu przychodząc do tej świątyni przyjęła, zdobyła, z tym się jednoczyła w modlitwie. I dlatego dziękujmy Bogu i prośmy za nią, aby się za nami wstawiała, abyśmy idąc, tak jak ona, też nieśli w sobie taką wielką pieśń miłości, radości, dobroci, pieśń życia, pełną wdzięczności i chwały. Do Boga, w którym żyjemy i jesteśmy, zanieśmy nasze modlitwy i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby ukazywał współczesnemu światu Chrystusa przygarniającego do siebie nawet największych grzeszników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, za wszystkich stojących na straży prawa, moralności i obyczajów, aby kierowali się w życiu prawdą, a spory rozwiązywali pokojowo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych artystów, dzisiaj tutaj zgromadzonych na tej mszy świętej, w intencji zmarłej Żylisgary, dziękując im za Boże dary, żeby Pan Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za właśnie za zmarłą Teresę Żylisgara, aby Pan dał jej pokój wieczny
i błogosławił jej za talenty, jakie otrzymała, aby teraz Panu Bogu tam chwałę oddawała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy słowem i czynem głosili miłość Bożą, byli konsekwentni w naszym świadectwie, wierzyli i ufali Bogu, a na końcu naszego ziemskiego życia doświadczyli tego, co nieprzemijające. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmij nasze dary w imię Twojego Syna, który obiecał, że otrzymamy wszystko, o co będziemy prosili przez Niego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Boże wielki i miłosierny, który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością. Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego imienia, odkupionych przez krzyż Twego Syna, naznaczonych znamieniem Ducha Świętego. Chrystus, Twoje żywe Słowo, jest drogą, która prowadzi nas do Ciebie, prawdą, która nas wyzwala, życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wielkie dary Twojej dobroci i zjednoczeni z aniołami świętymi głosimy Twoją chwałę, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości,
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokość. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc, przed swoją męką, podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy: Boże Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę, jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umocnij swój Kościół ciałem i krwią swoją i odnów w nas swoje podobieństwo. Błogosław naszego papieża Franciszka, biskupa Grzegorza i nasz lud. Niech wszystkie dzieci Kościoła umieją rozpoznawać znaki czasu i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec sióstr i braci, których spotykamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje oraz postępować razem na drodze zbawienia. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. Polecałem Twoim miłosierdziu Teresę Żylisgara, obdarz ją wiecznym pokojem i chwałą swego zmartwychwstania. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Z ufnością i radością wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Jezus Chrystus, nasze życie i zmartwychwstanie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Miłosierny Boże, obdarz naszą siostrę Teresę Żyli-Zgrady wiecznym pokojem i chwałą swego zmartwychwstania, a nas, pielgrzymujących, umacniaj swoją łaską żywej wiary, miłości i nadziei. Prosimy Ciebie, który jesteś i który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję Bogu za Jego wielkie dary i tutaj wszystkim, szczególnie Pani Ilonie Krzywickiej, sopran, i Pani Laurze Kluwak-Zobolewskiej, fortepian, Panu Markowi Mitrzewskiemu za wielkie serce i za spięcie całej tej dzisiejszej uroczystości na cmentarzu i tutaj za modlitwę właśnie i za ten dar. I wszystkim tutaj właśnie, i rodzinom, przyjaciołom tutaj zgromadzonym, i siostrze, i Panu oczywiście, i Adrianowi. To nasza modlitwa jest, poszła w świat przez internet i będzie właśnie na naszej stronie. Także będzie można wracać do tych pięknych chwil tutaj, tej Eucharystii dziękczynnej. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.